To jest sierżant Mroczek. Zostawiam was samych, poinformował gruby kapitan policji. Mundur leżał na nim zupełnie tak samo jak worek na ziemniakach. Sierżant Mroczek! Zasalutował wysoki mężczyzna, podczas gdy kapitan opuszczał pokój przesłuchań. Zaczynamy? Jak to? Zdziwił się młody chłopak, na którym skupiało się ostre światło małej lampy stojącej na biurku. Od czego mam zaczynać? Spytał. Najlepiej od początku. Okej, przytaknął. Nazywam się Paweł Nastula. No i z czego rżysz? Uprzedził sierżanta, zanim ten zaczął się głośno śmiać. Lepiej tak niż wieczorek. Mroczek. Jeden chuj, nie pyskuj. Za młody jesteś i w za dużym tkwisz gównie, żeby się stawiać. Spoko, Mroczek. Nie pękaj. Więc od początku. Od początku, potwierdził sierżant. Mam pieprzoną nadzieję, że masz kupę czasu, bo to, co ci opowiem, to nie jest historyjka na 10 minut słuchania. Proponuję ci, żebyś się poszedł odpryskać, bo nie mam najmniejszego, powtarzam, najmniejszego zamiaru przerywać w połowie storii. Idziesz? Nie? Żebyś tylko potem nie żałował. Masz ostatnią szansę. M-R-O-C-Z-E-K. Dobra. Nie mów tylko potem, że chce ci się lać, bo nic z tego. Wyluzuj się. Opuść krawat, bo się udusisz. I wbij się wygodnie w fotel. To może czas ci szybko zleci. Zaczynam. Zapiąć pasy. Fotele ustawić w pozycji pionowej. Startujemy. Jak ci już powiedziałem, ale się głupio śmiałeś i mnie rozproszyłeś, Mroczek. Nazywam się Paweł Nastula. Teoretycznie to nic w tym kurwa nie ma śmiesznego, ale tylko teoretycznie, bo jak starzy dawali mi tak na imię, to ten Paweł Nastula dopiero się zastanawiał, czy zrezygnować z życia prywatnego i poświęcić się w całości judo. Jeśli już się pośmiałeś, to powiem ci, że jesteś głupi jełop i prymityw. Tak, a co myślałeś? Strasznie śmieszne to moje nazwisko, co? Dajmy temu spokój. Każdy może być pojebany. Mamy demokrację. No co? Chyba nie wolno bić przesłuchiwanego. Weź kurwa te łapy ode mnie, bo nic ci nie powiem. No, uspokoiłeś się już, baranie? Tknij mnie tylko, a zobaczysz, co to jest seks i co to znaczy. To taka piosenka, facet. Nie wypinaj się tak do mnie. Piosenka, łapiesz? Nie mów mi, że ją znasz, czy na mojej koszulce pisze dureń. Co ja pierdolę? Urodziłem się 12 marca 1977 roku w Ogrodzieńcu. Staruszek robił na hucie, a stara była wielką panią doktor i to ona głównie utrzymywała dom. Co starego tak wkurwiało, że codziennie chodził upić się do knajpy, a kolesie wołali na niego pantofel. Zabić się tylko, nie? A tam, kij mu w oko. Nigdy go nie lubiłem, był taki przeciętny i lalusiowaty. Nawet gdy spił się jak świnia, to przychodził tylko do domu i kładł się od razu spać. Ani nie przylknął, ani starej nie przypierdolił. Takie zero jebane, uczesane do góry i łysiejące nad czołem. Nigdy nie powiedział mi nic miłego i nawet jak raz zabrał mnie do kina, to w połowie seansu wyszedł się wylać, jak mi powiedział i tyle go widziałem. Rozumiesz, człowieku? Miałem pieprzone 7 lat, a on zostawił mnie na godzilli. Myślałem, że się ze strachu posram, tak się bałem. 7 lat. Do dziś dnia nie wiem, jak stary przemycił mnie na salę, choć wydaje mi się, że bileter był jego kumplem. O ile oczywiście pantofel miał jakiś kumpli. Wiem, że zrobił to specjalnie, żeby zemścić się na starej. Kurwa, nie mógł jej wybić ze 3 zębów, a nie zostawiać mnie samego w kinie? Co się z nim stało? Nie wiem, pewnie pije gdzieś wódkę. Odszedł od nas 3 lata temu, krzyż na drogę. A matka? Matkę kocham. Mam tylko ją jedną. Wychowała mnie, zajmowała się mną i dawała pieniądze. Nie wiem, skąd znajdowała czas na to, aby się mną opiekować. Ale coś mi się widzi, że po prostu nie chciała, żebym skończył tak jak mój stary. Mówię ci, nigdy nie widziałem jej, żeby, ja wiem, czytała książkę czy poszła gdzieś do kina. Tylko praca i ja i praca. Nawet malowała się 2 minuty, a w jednej bluzce i spódnicy chodziła przez cały tydzień. Tak czy inaczej dopięła swego. No, może nie do końca. W końcu siedzę na komendzie, ale za chuja nie czuję się niczemu winny. I nie mam najmniejszej ochoty patrzeć na twoją policyjną gębę. Ale póki co to tak jak mówię. Matka dopięła swego. Wychowała mnie na grzecznego chłopca, który dobrze się uczył. Miałem same 5 podstawówce. Nikomu nie zawadzał i co tydzień chodził do kościoła. Co się dziwisz? Byłeś kiedyś w kościele? No pewnie, że nigdy. Walisz pałą naokoło, nie masz czasu na Boga. To źle. Ja choćbym nie miał czasu, to co niedzielę grzecznie idę do kościółka. Nawet teraz, co dziś mamy wtorek, no. To 2 dni temu też byłem. Nie patrz na mnie tak krzywo, jestem porządnym chrześcijaninem, który 2 tygodnie temu był u spowiedzi. Tak jest. Jestem czysty jak Joanna Dark.
ale chyba zapędziłem się w religię. Jeszcze raz, żebyś zapamiętam, byłem grzeczny, pilny i szczęśliwy. Zresztą podstawówka, co to za szkoła. Dopiero z perspektywy czasu dostrzegasz luz i radość, a wtedy bóle brzucha, wymówki, żeby tylko nie iść do szkoły. Pamiętam, jak bardzo się bałem, szczególnie geografii. Nauczycielka była straszną jędzą, której bali się wszyscy. Geografię miałem w jednym palcu, a mimo to srałem w gacie. Tak jak w tym kinie, tylko że ze zdwojoną mocą wodospadu. Inne lekcje też bywały straszne, ale geografia. Ale co miałeś w podstawówce z geografii? No co jest? Nie czaj się. Piątkę? Kurwa, uważaj, bo ci jeszcze uwierzę. Nie jesteśmy, ano tak, w podstawówce. Cała prawda o tej szkole leży w jednym prostym stwierdzeniu, którego uświadomienie sobie pomaga w przejściu przez szkołę w łagodny, bezbolesny sposób. Podstawówka to nic więcej jak przygotowanie do życia w stadzie. Tak jest. Nauka schodzi na plan dalszy. Liczy się tylko stado. Idziesz do szkoły, nie? Masz 7 lat, wokół ciebie 30 wystraszonych gówniarzy, na których skazany jesteś przez najbliższe 8 lat. Całe szczęście, że w tym wieku przyjaźnie nawiązuje się od tak. Prosto i nieskomplikowanie. Gdy już mija pierwsza euforia, to potem leci jak z górki. Pierwsze 3 klasy to wojna płci. Chłopaki biją dziewczyny, dziewczyny chłopaków i tak w kółko. Nie daj Boże siąść w tym okresie w jednej ławce z dziewczyną, będąc szczylem i z chłopakiem, będąc dziewczyną. Wstyd na całe 8 lat. W późniejszych klasach grupa się wyrównuje. Zawierane są przyjaźnie, klasa zgrywa się ze sobą. A gdzieś od 6 klasy dziewczynom rosną cycki. Nic już nie jest takie jak na początku. Myślisz tylko o tym, żeby złapać koleżankę za piersi albo zajrzeć jej pod spódnicę. Koniec końcem dziewczyny w 8 klasie są tak obmacane, że rany boskie. A chłopaki porównują ich piersi pod względem miękkości w dotyku. Kurwa! Jak się tak zastanowić, to w podstawówce było super, nie? Pamiętam, że szczególnie jedna z działszek w naszej klasie miała wielkie cyce. Jak ona się nazywała? Na imię miała Grażyna, ale nazwisko? Nic. Mniejsza z tym, mówię ci, Mroczek, w życiu nie widziałeś takich balonów. Nie mogła biegać, bo albo padała na ziemię, albo wzlatywała w powietrze. A jak robiła przewrót w tył, to w połowie drogi się już dusiła. Raz trzeba było ją nawet reanimować. Warto było dla samej Grażyny chodzić do szkoły. Tylko, że wszystko co dobre się w końcu kończy. Dostałem do ręki świadectwo z czerwonym paskiem i zamierzałem wybrać się do szkoły średniej. I od tego momentu wszystko zaczęło się pierdolić. Jak mówię, miałem świadectwo z czerwonym paskiem, więc łeb bym dał sobie uciąć, że dostanę się do ogólniaka bez najmniejszego szmeru. Nie przygotowywałem się do egzaminów, bo i po co? Nie dostałem chyba piątek z matmy czy polskiego na piękne oczy, nie? Starą uspokajałem, że dostanę się z palcem w dupie, a i sam byłem o tym święcie przekonany. Tyle tylko, że im szybciej zbliżał się egzamin, tym bardziej się bałem, a gdy przyszło mi rozwiązać 5 zadań z matmy, to rozwiązałem tylko jedno i pół drugiego. Z polskiego też nie poszło mi najlepiej i oczekiwanie na wyniki było straszne. Kroił się najgorszy tydzień mojego życia. Nie jadłem, nie spałem, nie gadałem z nikim, tylko modliłem się do Boga, żeby jakoś wepchnął mnie do liceum. Na rozdanie świadectw, tfu, na ogłoszenie wyników, pierdoli mi się w głowie od tego światła. Mógłbyś wyłączyć chrzanioną żarówkę? Nie, to się pierdol. Tak więc na ogłoszenie wyników polazłem z duszą na ramieniu. Stanąłem gdzieś z boku pod murem i słuchałem dyrektora. I wiesz co? Stał się cud. Prawdziwy cud. Okazało się, że przyjęli wszystkich kandydatów, co znaczyło, że ja się dostałem. Z egzaminów dostałem 2 trójki, ale miałem to już w dupie, głęboko w dupie. Tak dostałem się do liceum imienia Malczewskiej. Kurwa, z perspektywy czasu wychodzi na to, że mogłem sobie wybrać 2. liceum Żeromskiego, ale kto mógł to przewidzieć? Póki co wszystko było dobrze. W ten sam dzień, co ogłoszenie wyników, zrobiliśmy imprezę byłej klasy podstawówki. Było ciepło, muzyka, woda, super. Całe wakacje przed nami i 0 problemów. Pamiętam jak dziś, wtedy to pierwszy raz, no dobra, myślisz, że ci odpowiem, szlak by to. Prawie wygadałbym ci moją najbardziej intymną tajemnicę. Wiesz co, Mroczek? W tobie coś jest. Z zewnątrz wyglądasz jak kupa. No nie irytuj się, serio wyglądasz jak kupa, spoko. Niech ci będzie, wyglądasz jak ładna kupa. Ale wewnątrz, wracając do poprzedniej myśli, coś w tobie siedzi, prawie się wygadałem. No kurwa, ładnie. Dobra, koniec pierdół. No więc dostałem się do Malczewskiej, klasę miałem świetną. Coś koło 20 panienek, a tylko 8 gości. Nie było tak źle, jasne. Zanim się dobrze poznaliśmy, to minęło sporo czasu. Ale ogólnie to nie było źle. Wiadomo, z chłopakami jakoś poszło, a dziewczyny... Te poznałem lepiej dopiero po jakimś czasie. Wszystko zaczęło się na 5 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji w nowej szkole. Siedziałem w ławce z moim nowym kumplem. Miał na imię Rysiek. Gdy drzwi do klasy otwarły się i do środka weszła ona. Szwedka. Anna Szwedka-Rybińska. Spadłem z krzesła, była boska.
Boska, co ja mówię? Boska to jest mało powiedziane. Cudownie boska! Gdy zamknę oczy, to widzę dokładnie Ankę, gdy ujrzałem ją pierwszy raz. Spódnica do kolan odsłaniająca zgrabne nogi. Buty na wysokim 5-centymetrowym obcasie. Obcisła zielona bluzka i narzucona na ramiona katana. I ta jej śliczna twarz. Czerwone, wypukłe usta. Zadarty nos, czarne oczy i dołeczki na policzkach, gdy się uśmiechała. Wzięło mnie. Zakochałem się na umór. Od tej pory myślałem tylko o niej. Zakochałeś się kiedyś tak bez pamięci? Tak, pewnie w swojej pałce. Ja się tak właśnie zakochałem. Szwedka siadła dwie ławki przede mną, a ja gapiłem się na nią przez całą lekcję, potem przez następną, następną, następną. Przestałem się uczyć, tylko wpatrywałem się w jej śliczną twarz. Nigdy nie byłem specjalnie nieśmiały, ale ona działała na mnie tak kurewsko, nieśmielająco, że choć pragnąłem się z nią umówić, to nie mogłem tego zrobić. Zresztą to zupełnie tak samo, jak gdyby umówić się na rozmowę na temat kobiecych piersi z Hugh Hefnerem. Rozumiesz? Sorry, że uproszczam, ale zrozum. Jestem trochę bardziej rozgarnięty i wykształcony niż ty. Chodzi mi o to, że bałem się czegoś. Nie wiem dokładnie czego, wiesz. Hugh zagadałby cię w temacie piersi, a Szwedka... Kurwa... Sam nie wiem, o co mi chodzi. Wyłączysz do chuja pana wreszcie tę żarówkę. Pierdolę tu coś o Hugh Hefnerze, a ty mnie słuchasz i udajesz, że rozumiesz. No dalej! Wyłączaj, no! Spoko z ciebie, gość. Już nie będę krochmalił. Jeszcze raz. Nie miałem śmiałości, żeby się ze Szwedką umówić. Co się dziwisz? Sam nie miałem... Sam nie wiem, dlaczego tak się działo. Nigdy nie narzekałem na powodzenie u dziewczyn i wiedziałem, a może raczej czułem, że gdybym tylko zaprosił gdzieś Szwedkę, to na pewno zgodziłaby się tam ze mną wybrać. Choćby dlatego, żeby spróbować, wiesz. Z kobietami jest zupełnie tak samo jak z facetami. Też lubią eksperymenty, tyle tylko, że mało która laska się do tego przyznaje. No tak. Ten cały chłam o miłości czystej i jedynej to wymysł pism kobiecych i pieprzonych dewotek, którymi nigdy nikt się nie interesuje, bo są brzydkie. Tak jak z samochodem, zanim go kupisz, wybierasz się na próbną jazdę, żeby zobaczyć, czy wszystko z nim jest w porządku. Tak samo baby. To głupota, żeby nie uprawiać seksu przed małżeństwem. No tak, wyobraź sobie. Jest taka przeciętna dziewica. Ani śliczna, ani brzydka, po prostu dziewica. Poznaje faceta, spotyka się z nim, nie wiem, rok. Mają już po 20 parę lat i poważnie zaczynają myśleć o ślubie. Tyle, że w tym miejscu, w państwie duńskim, pojawia się problem. No tak, problem, jasne. Przytulają się do siebie, całują, ale nic więcej. Dziewczyna jest katoliczką i ani myśli o bzykaniu przed ślubem. A i owszem, czuje podczas pocałunków, że nic się z jej chłopakiem nie dzieje. Znaczy, u niego w spodniach nic się nie dzieje, ale ani o to nie pyta, ani nie namawia do seksu. Pewnie jej się zdaje, myśli. No i cool, ślub, wesele, noc poślubna. Facet rozbiera się przed nią do naga i nagle bum! Nie ma chuja! Mówię, nie ma chuja. Wiesz, kochanie, coś tam bredzi, no, wychowałem się na wsi, no, tam wypadki chodzą po ludziach, ale ona go nie słucha, ma za swoje. Mogła mu dać dupę przed ślubem, to by go olała. A tak, żyj z facetem bez chuja, wibratory są drogie, a poza tym nie wypada chrześcijańce iść do seks-shopu, no przesrany. Rozwód spoko, tyle że niekościelny. Pan młody nie ma chuja, powód miesiąca, dlatego kobiety lubią eksperymentować. Tak to już jest, nie kupuje się kota w worku. Dobrze o tym wiedziałem, a mimo to się bałem. Szwedka była tak piękna, że wystarczyło na nią patrzeć i już się chciało żyć, a gdyby tak chciała zostać moją dziewczyną, to byłby już szczyt szczęścia. Tyle tylko, że pierwszy krok musiałem zrobić ja. Zanim do niego doszło, to minęły 2 pieprzone lata. Przez 2 lata chodziłem do szkoły jak na tortury. Dobrze, że miałem choć trochę oleju w głowie, żeby się uczyć, nie szarżowałem. Wystarczyły mi dostateczne, a i mierne nie były według mnie takie złe. Byleby tylko bez zgrzytów przechodzić do następnych klas. Starsza, jasne, denerwowała się, ale co miała zrobić? Czułem się okropnie dorosły i ani mi w głowie było słuchać starszej, choćby i mądrze mówiła. Dawałem z klasy do klasy i to mi wystarczało. Szwedka chyba wiedziała, że się w niej podkochuje, ale nie robiła nic, aby mnie przekonać do zrobienia pierwszego kroku. Owszem, gadaliśmy ze sobą, ale o tym samym, co i z resztą dziewczyn. O lekcjach, o nauczycielach, brzydkiej pogodzie, tylu różnych pierdołach, że aż strach. Jak tak teraz o tym pomyślę, to strach mnie trafia, szlak mnie trafia, ile czasu straciłem. No ale dobra, pewnej nocy w jednym z lokalów odbyła się tak zwana impreza klasowa. To wszystko ładnie się nazywało i zaczynało kulturalnie, a potem przekształcało w regularną pijatykę. Chłopaki prześcigali się w przenoszeniu alkoholu, a dziewczyny na co dzień zakuwające od rana do nocy zamieniały się w prawdziwe wampirzyce. Wyobraź sobie, 30 osób siedzących przy stołach, nie mających więcej niż 17 lat i pijących wódkę wiadrami, mówię ci. Ubaw był taki, że na samą myśl o nim uśmiecham się do siebie. Kurwa! Nie trwało nawet godziny, jak jeden z moich kumpli zażygał lokal i usnął w ubikacji. Trzeba było się zrzucać po dychu, bo właściciel lokalu kazał płacić za każdego pawia.
Nie wiem, czemu tak było, bo ani go nie sprzątał, ani nic. Brał tylko kasę i wynosił się na zaplecze. To wtedy wymyśliliśmy z kumplami określenie PAW sponsorowany. Na szczęście reszta ludzi się trzymała i nikt nie rzygał, bo poszlibyśmy do domu w samych skarpetkach, a był środek zimy i chyba nikomu nie uśmiechało się podróżować w ten sposób do chaty. Chociaż z drugiej strony byliśmy pijani i chyba za dużo by nas to nie obeszło. Ogólnie było cool. Trochę ludzi tańczyło, większość siedziała za stołem, chlała wódę i opowiadała świńskie dopcipy. Chcesz usłyszeć jakiś? A może ty jakiś opowiesz? Dobra, najpierw ja. Ty nie? Spoko, to tylko ja. Słuchaj, tylko uważaj, bo jest obrzydliwy i jeszcze mi tu pawia puścisz albo co. Cholera wie, co mogę się po tobie, glino, spodziewać. Dobra, dobra, opowiadam. Byli sobie brat i siora. Tak jakoś wyszło, że podczas jednej z rozmów zeszło na temat seksu. Tak sobie gadali, co i jak, gdzie co wetknąć, a gdzie co wsadzić. W końcu zwierzyli się sobie, że nigdy tego nie robili. Zapadła cisza, którą przerwał brat, mówiąc, że może by się tak pokochali. Siostra zaczerwieniła się i mruknęła, że nie wypada, no w końcu są rodzeństwem. On pogiwał głową, poprosił, żeby chociaż włożyła mu rękę do majtek. Zgodziła się. Braciszek się uśmiechnął, pyta, długi? Siostra kiwa głową, że tak. Twardy? Znów kiwnięcie siostry. Kształtny? Potwierdza siostra. Wilgotny? Bardzo. No, no, uśmiecha się brat. Dawno się tak fajnie nie zesrałem. I w śmiech. Mroczek spokojnie. Nie spadnij z rowerka, bo se coś zrobisz. No już. Koniec śmiania, oddychaj głęboko. Raz, dwa, trzy. No, nareszcie, co? A, tak, 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 tak. Takie dowcipy opowiada sobie młodzież, przynajmniej na dzisiejszych imprezach. Czas ten sposób szybko leci, a wódka czyni cuda. Ze mną też uczyniła, wiadomo, zrobiłem się bardziej rozmowny, szczery, śmiały. Ani się nie spodziewałem, a już tańczyłem ze Szwedką. Leciała jakaś ballada, coś chyba Guns N' Roses. Ania wsadzała mi język do ucha. Mówię ci, byłem strasznie szczęśliwy. Położyłem dłonie na jej tyłku i ściskałem pośladki, a ona lizała mnie po szyi i całowała w usta. Mówiła przy tym, że już od dawna wiedziała, że na nią lecę, ale czekała na mój pierwszy krok. Stwierdziła, że ja też jej wpadłem oko i miała nadzieję, że zaczniemy ze sobą chodzić. Super, kto by pomyślał, nie? Zmarnowałem 2 lata, ale kolejnych nie miałem już zamiaru. Pocałunkiem zapieczętowaliśmy związek i wyrwaliśmy się z imprezy. Zaprosiła mnie do siebie do domu, słuchaliśmy muzyki, całowaliśmy się, a na końcu mi się oddała. Uff, pamiętam bardzo dobrze tę naszą pierwszą noc razem. Jak tak pomyśleć, to okazała się ona początkiem końca. Ale kto by mógł to wtedy przewidzieć? Dzień później spotkaliśmy się jak zwykle w szkole. Całe zajęcia przesiedzieliśmy w jednej ławce, trzymając się za ręce, a na przerwach wychodziliśmy za szkołę i pobijaliśmy rekord świata w długości pocałunku. To był mój najszczęśliwszy dzień w szkole. Na pomysł założenia stowarzyszenia wpadłem wieczorem tego samego dnia. Spotkaliśmy się razem z Szwedką pod kinem, a ona zaprowadziła mnie do jakiegoś lokalu, w którym nigdy nie byłem. Normalni młodzi ludzie, tacy jak my, chodzili do dyskotek, a ona zaciągnęła mnie do wykwintnej restauracji. Zamówiła dla nas obojga takie rzeczy, że w ogóle nie potrafię wymienić ich nazwy. Owszem, to było nawet smaczne. Tyle tylko, że gdy kelner pokazał mi rachunek, to zbladłem. Całe szczęście, że miałem ze sobą forsę, bo nie wiem, jakby się to skończyło. Zapłaciłem i poszliśmy na spacer. Gdy koło północy się rozstawaliśmy, zrozumiałem, że związek ze Szwedką będzie mnie drogo kosztował. Nie pomyliłem się. Ania lubiła dostawać drogie prezenty i przebywać w drogich lokalach, a płacić musiałem ja. To znaczy, wcale nie musiałem, ale chciałem. Mogłem przecież ją olać, ale za bardzo pragnąłem jej ciała. A pieniądze? Tych niestety nie przybywało. Nie zarabiałem, a stara też nie mogła mi ich dawać w nieskończoność. Coś z tym fantem trzeba było, kurwa, zrobić i to w miarę szybko. Szwedka była niezasycona. Ciuchy, kolacje, perfumy. Mój skromny fundusz skurczył się jak chuj w wodzie i lada dzień groziło mi bankructwo, a co za tym idzie olanie mnie przez Szwedkę. Było niewesoło. Płaciłem wysoką cenę za bycie za nią, w zamian otrzymując nieograniczony dostęp do jej boskiego ciała. Musiałem coś wymyśleć, wiadomo. Zgodnie z prawem jeszcze nikt się nie dorobił, więc jedyne co mi pozostało, to wstąpienie na drogę przestępstw i drobnych oszustw. Potrzebowałem do pomocy kilku kumpli. Takich na śmierć i życie miałem 2. Robka Barańczaka, nazywanego Pielucha, ze względu na dziecięcą twarz, i Marka Macieszczaka, o ksywie Parker. Nie trudno było chyba się domyślić, czemu, nie, Mroczek? Patrz, jaki ty jesteś domyślny. Zebrałem ich wszystkich do kupy. Wielka kupa do chuja pana. 3 frajerów. I wyłuszczyłem im mój pomysł. Spodobało im się to, co powiedziałem, a cały interes ukryliśmy pod nazwą Stowarzyszenie Umarłych Dealerów. Wiesz, na cześć filmu z Robinem Williamsem. Założenie stowarzyszenia opiliśmy jeszcze tej nocy. Wymyśliliśmy sobie, że będziemy dealować po szkole narkotyki. Co się tak patrzysz? Co w tym złego? Zrozum, kurwa. Jak ktoś chce dawać w żyłę, to jego problem. My tylko dostarczaliśmy towar. Byliśmy pierwsi i zbiliśmy fortunę.
Jednak póki co to był tylko pomysł. Dostarczaniem dragów miałem zająć się ja, oni mieli za zadanie rozprowadzać je po szkole. Pieluchę znali wszyscy, a Packer z kolei znał wszystkich. Mieli łatwą robotę, a ja? Ja musiałem się pokręcić trochę tu i tam. No dobra, tak za dużo to się nie kręciłem. Miałem pewien plan, otóż miałem w rodzinie wujka. Był strasznym samotnikiem i odludkiem. Tak naprawdę to rodzina go nie tolerowała, a ja widziałem go ostatni raz jakieś 5 lat wcześniej. Znałem go właściwie tylko z opowieści. Był emerytowanym profesorem chemii, któremu na stare lata poszło na głowę. Zażył się w lesie i mieszkał tam sam, nie odwiedzając nikogo. Kurwa, żeby go znaleźć, to przez 2 dni chodziłem po lesie i go szukałem. Ale gdy go znalazłem, to okazało się, że nie pomyliłem się co do niego. Mieszkał w drewnianej chatce bez prądu, a jego jedynym majątkiem była szklarnia i maszyna do pędzenia bimbru. W szklarni hodował ziemniaki, a te przeznaczał na bimber. Pojebany gość, pomyślałem. Sadzić ziemniaki w szklarni w środku lasu? Coś tu nie grało. I rzeczywiście, plan miałem prosty. Odnaleźć go, skłonić do olania ziemniaków i posadzenia maku i konopi indyjskich. Tyle. No i jeszcze do przygotowania kompotu marysi. Miałem mu za to płacić, to był mój plan. Życie okazało się jednak przyjacielsko do mnie nastawione. Wujek przywitał mnie na haju, a w szklarni nie znalazłem ani jednego ziemniaka, tylko w chuj maku i konopi. Spytałem go, a on stwierdził, że to wszystko do użytku własnego. Wyciągnąłem 0,5 litra i dobiliśmy targu. Stowarzyszenie nabierało rozpędu. Żeby jeszcze było śmieszniej, dołączył do nas Rysiek, kumpel z ławki. Okazało się, że ma dostęp do amfetaminy. Skąd, nie chciał powiedzieć, chuj, nie nasza sprawa. Daliśmy mu ksywę Amfa, cieszył się jak dziecko. Teraz pozostało nam szukać klientów. Stowarzyszenie Umarłych Dealerów, w składzie ja, mój wujek, Pielucha, Packer i Amfa, rozpoczęło swoją charytatywną działalność. Mieliśmy co do naszego stowarzyszenia wielkie plany. Pierwszą partię towaru mieliśmy już na drugi dzień, a tydzień później dysponowaliśmy towarem na miesiąc. Niestety początki bywają trudne. Byliśmy przygotowani na trudności i ani nam w głowie było się poddawać. Zresztą na gwałt potrzebowałem pieniędzy. Co by nie powiedzieć o Szwedce, przede wszystkim była niezaspokojona finansowo, a poza tym myślała, że kąpię się w pieniądzach i nie jest dla mnie problemem płacenie za ciuchy, kolacje, jej ukochane pluszowe zwierzaczki, których przez miesiąc kupiłem tyle, że naprawdę nie wiem, gdzie ona je wszystkie trzymała. Krokodyle, niedźwiedzie, tygrysy i cały ten pluszowy chłam miała wyprosić u mnie bezbłędnie. A ja ją kochałem, nie chciałem jej stracić. Tak czy inaczej potrzebowałem pieniędzy. Jeśli chodzi o stowarzyszenie, to musieliśmy być bardzo ostrożni. Jedna wpadka i żegna interesie, kumasz? Nie mogliśmy na drzwiach kibla wywiesić ogłoszenia hurtownia marihuany. To miał być cichy interesik, o którym dowiedzieć się miało doprawdy niewielu. Jasne, niewielu. Wszystko zaczęło się tak jakoś w 2 tygodnie po zawiązaniu stowarzyszenia. Znów jak gwiazdka z nieba spadł nam Amfa, który nie tylko, że sprowadzał z powietrza amfetaminę, to jeszcze do tego sprowadził do nas pierwszego klienta. Miał na imię Seweryn. Chodził do 4. klasy, wiadomo. Matura zbliżała się wielkimi krokami, a to znaczyło, że trzeba się było uczyć więcej niż zwykle. Tak na marginesie, jak sobie pomyślę, że przez to jebane aresztowanie nie będzie mi dane zdać matury, to olałbym Szwedkę, jak Boga kocham. Jej cycki, choć piękne, nie były aż tak mocną propozycją, żeby rezygnować ze średniego wykształcenia. Tylko mi nie chrzęć, że zdam maturę. Zamknięcie mnie dopierdla na 20 lat i wyjdę na wolność, mając siwą czuprynę i będąc pedałem. Chuj by dostrzelił, tak, pedałem. Zupełnie tak samo jak ty, Mroczek. Co? Mówić spierdalaj, złapam. Dobra, spokój. Do rzeczy. Seweryn chodził do 4. klasy i to właśnie on zapisał się pod numerem 1 w książce naszych klientów. Co? Czy pamiętam jego nazwisko? Nie za bardzo, musiałbym pomyśleć. A po co ci to? 2 tygodnie temu znaleziono zwłoki. Jak? Seweryn Majewski? Tak, kurwa, to ten Seweryn. Ja pierdolę. Co się z nim stało, mówisz? Nie zdał matury, uciekł z domu i przedawkował? Tak to jest z narkomanami. Jaka moja wina? Ostatni raz go widziałem 2 lata temu. Mógł zdać maturę. Kto mu bronił? Chuj mnie obchodzi twój punkt widzenia. Jeszcze raz. Widziałem go 2 lata temu. Kupił działkę Amfy i tyle go widziałem. Mówię ci, pierdolę twoje, zamknij się już i słuchaj. Seweryn był pierwszy. Był naszym klientem jeszcze ze 2 razy i to wszystko. Od niego zaczęło się wielkie boom naszej firmy. Starsi, młodsi uczniowie dawali ciężkie pieniądze za nasze produkty. Do końca 2. klasy zrezygnowaliśmy z kompotu. Słabo się sprzedawał. Za to Amfa i marychy szły jak woda. Klasówka, dyskoteka, zaraz do nas. Wszystko kulturalnie, po cichu, bez emocji. Piramida rozrastała się regularnie. Klienci przysyłali do nas swoich znajomków, oni swoich. I tak do końca 2. klasy 1/5 stanu była szkoły, była naszymi klientami. Nie zrozum mnie źle, to wcale nie znaczyło, że 1/5 uczniów była narkomanami. Skąd? Takich było niewielu, może 30 osób. 70% klientów kupowało od nas co najwyżej 2 razy na kwartał. To nie byli pospolici narkomani, chcieli się tylko dobrze bawić, zdać egzamin, podrywać laski i takie tam sentymentalne bzdury. Założę się, że jeśli jeszcze nie wyszli, to wyjdą na ludzi, a marysi nie zobaczą już nigdy na oczy. Po co?
Liceum, jest bajer. Później to już inne sprawy na głowie. Studia, praca, miganie się przed wojskiem, a nie palenie skręta na dyskotece. Chociaż studenci też nieźle kopcą. Ale oni nie robią tego dla zabawy. Chcą tylko zarwać jak najwięcej dup. Myślą tylko o bzykaniu, a cała reszta ich nie obchodzi. Liceum, to jest życie. Ale zdaliśmy do trzeciej klasy i na czas wakacji zawiesiliśmy działalność. Tylko wujek nie zaprzestał produkcji. Szwedka, no jasne, wiedziała co robię. Nie, nie zrobiła z tego wielkiej afery. Zabrałem ją na wakacje nad morze i nic nie mówiła. Tak, stać mnie było na takie wypady. Miałem tyle kasy, że wystawała mi z kieszeni spodni. Wakacje były super. 2 tygodnie nieustającej balangi, dyskoteki, kluby, nocne, plaża. A gdy nudzili nas ludzie, to uciekaliśmy do pokoju hotelowego i kochaliśmy się przez 5 godzin. A pieniędzy nie ubywało, nawet ja się temu dziwiłem. Wiedziałem, że miałem ich dużo, ale nie aż tyle. To było zadziwiające. Wszystko kosztowało krocie, a i tak nie wpływało na stan mojego konta. Nawet wypożyczyłem na te 2 tygodnie pieprzone Ferrari. Czerwony cud techniki. Gdyby nie Szwedka, to dam sobie łeb uciąć, że dzięki tej bryce miałbym każdą dziewczynę w łebie. Dlaczego nie w Międzyzdrojach? A idź się zastrzel, to dobre miejsce dla pedałów. Widziałeś tych lalusiów w Młodych Wilkach? No. Do czego się głupio pytasz? W łebie było cool. Po 2 tygodniach Szwedka zwyczajnie wyglądała jak anioł. Była jeszcze piękniejsza. Opaliła się na tak ciemny brąz, że ja pierdolę. W żółtym, odblaskowym kostiumie kąpielowym była dla mnie jedyną kandydatką na Miss Świata. Te wszystkie Cindy Crawford, Claudie Schiffer nadawały się co najwyżej do reklamowania papieru toaletowego. To Ania była boginią. Chłopaki patrzyli się na nią, zasłaniając ze wstydu kąpielówki. Stały wszystkim, a ona była tylko moja. Byłem dumny. Nie żałowałem ani grosza i pewnie gdyby mnie poprosiła, to sfinansowałbym dla niej podróż na Księżyc. W drodze powrotnej zahaczyliśmy o Warriota. Szwedka była zachwycona. Przez cały dzień ani raz nie puściła mojej dłoni. Tak, masz rację. Ze 2 razy puściła. Musiałem przecież iść do Klopa. Ferrari? Oddałem w łebie. Miałem zamiar go kupić, ale chyba aż tak dużo kasy to nie miałem. Zresztą stara nie wiedziała, że mam tyle kasy. Dalej dawała mi kieszonkowe. Było tego tyle, że wydawałem to teraz w ciągu sekundy. Tak. Byłoby super, gdybym zajechał pod dom samochodem, a do tego jeszcze Ferrari. Miałem ochotę go zatrzymać, ale pomyślałem, że muszę jeszcze trochę poczekać. Zapowiadał się w końcu całkiem ciekawy rok pod względem finansowym. Wakacje się skończyły i zaczynałem 3. klasę liceum. Wszędzie słyszałem, że to najlepsza klasa w tym całym burdelu, więc się nie martwiłem. Kurwa, podejrzewam, że pod koniec 3. klasy mógłbym ją kupić, znaczy się szkołę, a nie klasę. Nadszedł wrzesień i wróciłem do szkoły, a razem z nowym rokiem szkolnym rozpoczęliśmy nowy sezon handlu prochami. Ze starego składu nie wypadł nikt. Doszedł do nas za to nowy członek stowarzyszenia, Krzysztofa Wpierdola Markiewicza. Poznałem w październiku 94. Właściwie to znałem go z podstawówki, tyle tylko, że 3 lata odkąd widziałem go ostatni raz zmieniły go strasznie. Olał liceum i zaraz po podstawówce zajął się swoim interesem. Interesem, kurwa, to był interes. Jednoosobowa pieprzona mafia. Mówiono o nim, że był najtwardszym 17-latkiem w całym województwie katowickim. Stąd ksywa Wpierdol. Zjawił się u mnie w domu z 0,5 litrówką w łapie. Ale się wystraszyłem tego zakazanej gęby. Serce poskoczyło mi do gardła z wrażenia. On się tylko uśmiechnął i stwierdził, że o, ma sprawę. Wpuściłem go do chaty. Siedzieliśmy u mnie przez cały dzień. 0,5 litra rozmnożyło się w zastraszającym tempie, a pod koniec spotkania byliśmy pijani jak nigdy w życiu. Nikt nie był pijany. Wszystko po to, żeby omówić jedną pieprzoną sprawę, z którą Wpierdol przyszedł do mnie. Pomysł był prościutki jak konstrukcja cepa, a z jego sensownością nie sposób się było nie zgodzić. Krzychu miał prosty pomysł. Wymyślił sobie, że w szkole, jak to w szkole, musi być paru nauczycieli znienawidzonych przez uczniów. Tak było i będzie zawsze, mówił. I właśnie on miał się nimi zająć. Jak? Nie pytaj. Wpierdol był na tyle pojebany, że sami woleliśmy nie wiedzieć, co miał zamiar robić z nauczycielami, żeby ich złamać. Wiesz, jak to jest, po co angażować się emocjonalnie, skoro wystarczy przelecieć jakąś tam dziewczynę. Z tym było tak samo. Krzyś robił swoje i brał za to pieniądze, a my zgarnialiśmy resztę. Uczciwe 50% i nie pytaliśmy o nic. Wpierdola osobiście znałem tylko ja. Amfa, Paker i Pielucha znali go tylko z moich opowieści. No i z jego czynów. Pierwszą spektakularną akcją Wpierdola była rozruba. Kurwa, Wpierdolę taką rozrubę z facetką od historii. Straszna z niej kurwa była i wiedzieliśmy dobrze, że jeśli Wpierdolowi trafi się jakaś robota, to na pewno będzie chodzić o historyczkę. Nie czekaliśmy długo. Na początku listopada zgłosił się do nas jakiś frajer z 2. klasy. Wyglądał na strasznie nieśmiałego i zdesperowanego zarazem. Zaczął opowiadać, jak to ma przejebane i w ogóle, że chciał się już 3 razy zabijać przez historyczkę. Wyglądał na gościa, co to 2 dni chodził do spowiedzi, a o nauczycielce nie mówił inaczej jak jebana stara kurwa. Żal nam się go zrobiło. W końcu każdy uczeń w naszym liceum miał z tym babskiem do czynienia.
Postanowiliśmy skrócić jego cierpienia. Oczywiście nie było nam aż tak żal, żeby nie wziąć od niego pieniędzy. Smarkacz miał bogatych starych, więc z kasą problemów nie było. Dostałem forsę i poszedłem do Krzysia. Powiedziałem co i jak. To był poniedziałek. W środę nauczycielka zniknęła. Cała szkoła szalała. A my na ten czas przestaliśmy dealować, bo w takim zamieszaniu to łatwo wpadkę jako dupę w burdelu. Tak jak i wszyscy czekaliśmy, co się stanie i siedzieliśmy cichutko jak ksiądz w konfesjonale. Halina, bo tak się nazywała pani historyk, wróciła do szkoły po tygodniu i wiesz co? Nie postawiła już w życiu ani jednej pały. Nie wiem, co zrobił z nią w pierdoli, nie chcę wiedzieć. Coś obiło mi się o uszy, ale to są tak straszne rzeczy, że przez gardło mi nie przeszły. Nie pytaj mnie. Spytaj Halinę, choć ona też pewnie ci nie powie. Naprawdę nie wiem, co on z nią zrobił. Czy ją zgwałcił, kurwa? Byłaby szczęśliwa, gdyby to zrobił. Nie wiem, koniec. Nie pytaj dalej. Słuchaj, co było potem. Dni mijały szybko, wesoło i tak samo. Handel rozwijał się równomiernie. Zarabialiśmy tyle, co roczny dochód Somalii i Bangladeszu do kupy. A Krzysiu nie miał dużo pracy. Ja wiem, do końca trzeciej klasy zdążył postraszyć może z 5 nauczycieli, ale po historii z Haliną nie było to trudne. Wystarczyło, jak sądzę, szepnąć im do ucha jej imię, a już dawali spokój. Krzyśka nie interesowała forsa z narkotyków, ale i tak z tej swojej pracy dobroczynnej wyciągał niezłe kokosy. Pierwszoklasiści, to oni zwykle opłacali Krzycha, płacili grube miliony, żeby tylko mieć święty spokój z belframi. A wpierdol brał kasę i nic nie mówił. Nie narzekał, nie ględził, a do tego wynalazł jeszcze jeden sposób zarobkowania. Pewnego dnia przyprowadził na spotkanie stowarzyszenia trzy, jak je nazwał, przyjaciółki. Kelly, Babyface i Daisy. Spojrzeliśmy na niego ze zdziwieniem, a on stwierdził ze spokojem, że małolaty są wyjątkowo niewyżyci seksualnie i powinni płacić za usługi wykonywane przez dziewczyny. Nie wiedziałem, że jesteś Alfonsem, spytał Amfa, który Krzysia, tak jak i Paker i Pielucha, widział pierwszy raz na oczy. A wiesz co na to wpierdol? Wolę określenie opiekun. Roześmialiśmy się i zrobiliśmy balangę. Na końcu chłopaki sprawdzili towar. Amfa Kelly, Paker Daisy, Pielucha Babyface pasowali do siebie jak Jacek i Agatka. Robek wyglądał na 12 lat, a Babyface na 10. Ile miała w rzeczywistości, to nie wiem. Ja opuściłem ich i poszedłem do Szwedki. Byłem tak podniecony, że nie wychodziliśmy z łóżka przez 3 dni. Kurwa. Rozpoczynał się najbardziej popierdolony okres działalności stowarzyszenia. Staliśmy się handlarzami narkotyków, porywaczami nauczycieli i alfonsami w jednym. A ja stałem na szczycie tego wszystkiego i wiesz co? Pomysł wpierdola stał się strzałem w dziesiątkę. Narkotyki sprzedawały się tak sobie. Nauczyciele woleli stawiać piątki niż chodzić w gipsie, ale dziewczyny... Te to miały tyle do roboty, że po pierwszym tygodniu Krzysiu musiał skombinować jeszcze 3. Nie sprawiło mu to zbyt wielkiego problemu. Ramona, Luisa i Vagina pojawiły się w 2. tygodniu prosperowania burdelowego interesu. Postawił się też drobny problem, musieliśmy je gdzieś trzymać. Mieliśmy w chuj pieniędzy, więc wynajęliśmy 2-piętrową chatę, której właściciel od pytań po co nam ona wolał liczyć pieniądze, które od nas dostał. No i zamelinowaliśmy tam dziewczyny. Zamelinowaliśmy. Źle to brzmi, mają doskonałe warunki, każda swój pokój, a w nim wszystko, co do życia potrzebne. Dla wtajemniczonych dom nasz nazwaliśmy Golgota, a nad całością czuwał wpierdol, który z gangstera przemienił się w burdel tatę. Stępienia nauczycieli zrezygnowaliśmy, i tak się bali, więc nikt się na nich nie skarżył. Co miesiąc do kasy stowarzyszenia wpływały pieniądze z Golgoty i wszystko było okej. Dodatkowym bonusem było to, że kiedy tylko chłopaki mieli ochotę, to Kelly, to Daisy, Babyface, Vagina, Luisa, Ramona dawały im za darmo. Amfa upodobał sobie Luizę, Paker Daisy, a Pielucha Babyface tak bardzo, że chciał się z nią nawet ożenić. Vagina natomiast kochaliśmy wszyscy. Mnie też się nie podobała, ale nigdy do niczego między nami nie doszło. Miałem Szwedkę i to mi wystarczyło. No właśnie, Szwedka gdzieś tak od kwietnia zaczęła marudzić. Stwierdziła, że poświęca mi coraz mniej czasu i zaczyna już wątpić w moją miłość. Jak mogła tak mówić, mając na szyi kilogramowy złoty łańcuch, a na palcach największe brylanty świata? Wszystko to dostała przecież ode mnie. Powiedziałem, że ją kocham, a ona w płacz. Wymagało to podjęcia pewnych decyzji. Zebrałem chłopaków i powiedziałem im co i jak. Zrozumieli mnie doskonale. Pozwolili mi na odpoczynek od spraw stowarzyszenia. W końcu gdyby nie ja, to gówno by mieli, a nie stowarzyszenie. Obiecali, że zajmą się interesem do czasu, gdy Szwedka się uspokoi i będę mógł wrócić do spraw firmy. Do grudnia, byliśmy już wtedy w 4. klasie, nie angażowałem się w sprawy stowarzyszenia, a tylko odbierałem tygodniową część zarobków, które ustatkowały się na pewnym poziomie, ani nie idąc w górę, ani nie spadając. Było ich wystarczająco dużo, żeby nie pracować do końca życia.
Szwedka zrozumiała, że ją kocham i powoli zaczęła się mną nudzić. Byłem przy niej 20 godzin na dobę. Razem się uczyliśmy, kochaliśmy, a nawet sypialiśmy. Wynająłem dla nas malutkie mieszkanko, do którego się wyprowadziliśmy. Starsza nigdy nie pytała, skąd mam tyle pieniędzy. Zresztą skończyłem 18 lat i byłem strasznie samodzielny. Matkę widywałem może raz na 2 tygodnie. Muszę przyznać, że dobrze jej zrobiło uwolnienie się ode mnie. Odmłodniała z 10 lat i cały czas się uśmiechała, opowiadając bez przerwy, jakie to filmy widziała ostatnio w kinie i co grali w teatrach w okolicy. Była chyba szczęśliwa. Dobrze, że nie wiedziała, czym ja się zajmuję. No ale, jak mówię, Szwedka zaczęła się mną nudzić, więc widywaliśmy się rzadziej. Mogłem spokojnie wrócić do stowarzyszenia. Znów sprzedawałem narkotyki i robiłem zapisy do Golgoty. Kumple cieszyli się z mojego powrotu, a wpierdol wydał na moją cześć największą imprezę, jaką w życiu widziałem. Mroczek, żyjesz tyle lat i w życiu na takiej nie byłeś. Zobacz, ile kurwa straciłeś na byciu pierdolonym policjantem, no? Nie irytuj się, Mroczuś. Jak mówię, impreza była boska. Byli na niej wszyscy członkowie stowarzyszenia, dziewczyny z Golgoty i około setki kolegów i koleżanek ze szkoły. Zasada imprezy była prosta. Wszyscy, którzy w niej uczestniczyli, musieli być nadzy. Co tak, kurwa, gały wytrzeszczasz? Nadzy, goli. I wiesz co? Wszyscy, dosłownie wszyscy się rozebrali. Ja też, a co? Około północy impreza przekształciła się w rzymską orgię. Jęki słychać było w promieniu kilometra od Golgoty. 100 osób kochających się w różnych pozycjach, ilościach i konfiguracjach. Nie ma się co dziwić, wszyscy byli nawaleni jak Messerschmitty. A ja, no cóż, na imprezie nie było Szwedki, więc ubrałem się i poszedłem do domu. Byłem jej wierny i nie skusiło mnie nawet 50 nagich nastolatek gotowych do seksu ze mną. Byłem z siebie dumny. Następny dzień spędziłem w towarzyszeniu. Wszyscy członkowie byli nieprzytomni, więc musiałem sam załatwić wszystkie sprawy. Na szczęście klientów nie było prawie wcale, zresztą nie ma się co kurwa dziwić. W klasach brakowało po 6 do 10 uczniów. Wszyscy nieobecni leczyli największego kaca w ich życiu. Na imprezie ludzie tak się spili, że wątpię, aby coś planowali z poprzedniej nocy. Może to i dobrze. Impreza w Golgocie okazała się ostatnim, wesołym akcentem działalności stowarzyszenia. Potem było już gorzej, a koniec okazał się tragiczny. Na jakiś tydzień przed studniówką pojawiła się w szkole nowa grupa dealerów. Chodzili skurwysyny do drugiej klasy i chcieli nas wypierdolić z interesu. Nie baliśmy się ich, ale postanowiliśmy przekazać interesy w ich ręce. Byliśmy już przecież w 4. klasie i szkoła się już dla nas kończyła. Spotkaliśmy się z nimi, było ich 6. Wszyscy chodzili do drugiej klasy. Największe pierdoły, jakie w życiu widziałem. Wpierdol załatwiłby ich w 5 sekund. Pogadaliśmy z nimi i powiedzieliśmy co i jak. Zaproponowaliśmy im, żeby poczekali 3 miesiące, a sami się wycofamy, a matkojebcy nie chcieli na to przystać. To ich olaliśmy i wyszliśmy ze spotkania. Ostatnim słowem, które usłyszałem tamtego wieczora, było od nich słowo wojna. Puściłem to mimo uszu. Nie bałem się ich. Miałem ich za totalnych frajerów. No, rzeczywistość okazała się inna. Wkrótce miałem się przekonać, że są gorsi od wpierdola. Wiesz co zrobili najpierw? Kurwa, chuje jebane, napadli na nasz domek, w którym mieszkałem ze Szwedką i go podpalili. Wszystko spłonęło do szczętu. Ale to nie było najważniejsze. W środku spała Szwedka, trafiła do szpitala z oparzeniami 3. stopnia. 85% spalonego ciała, zmarła 2 dni po pożarze. Spierdalaj, Mroczek, wsadź se tę chusteczkę w dupę! Wtedy było przejebane. Nie poszedłem na jej pogrzeb, tylko piłem przez tydzień. Szukała mnie policja w celu przesłuchania, ale nie mogliście mnie znaleźć. Znalazł mnie za to wpierdol. Gdy przetrzeźwiałem, na stole przede mną leżały 2 karabiny maszynowe, pistolety maszynowe, Uzi, 2 granaty i noże komandowskie. Wpierdol uśmiechał się do mnie dziko, a ja pierwszy raz od śmierci Szwedki uśmiechnąłem się również. Wzięliśmy gnatę i poszliśmy do siedziby tych skurwysynów, którzy spalili mi dziewczynę. Mieszkali w najgorszej dzielnicy miasta, paskudna nora i przejebane sąsiedztwo w sam raz dla takich szczurów jak oni. Zaczailiśmy się z wpierdolem i poczekaliśmy, aż się pojawią. Przyszli na zebranie około 8 wieczorem, zamknęli się w domu i rozpoczęli spotkanie. Stanęliśmy pod ich drzwiami. Były zamknięte na klucz, zapukaliśmy przy pomocy 2 granatów. Drzwi rozpierdoliły się na setki kawałków. Byliśmy w środku, nie wiedzieliśmy czy mają jakąś broń, więc woleliśmy nie ryzykować. Kryjąc się w każdej dostępnej dziurze w ścianie, weszliśmy na górę, ostrzeliwując drogę seriami z kałachów. Na górze nie było nikogo. Pouciekali skurwysyny. Ale my nie daliśmy za wygraną. Wpierdol ostrzelał stojącą w kącie szafę na wysokości 0,5 metra od ziemi. Usłyszeliśmy krzyk, a na podłogę upadł jeden z drugoklasistów podpalaczy. Drzwi szafy wyłamały się pod jego ciężarem. Podszedłem do niego, przeciągnąłem nożem po jego czole i zerwałem skalp. Zawył z bólu. W kondomach umocowanych przy pasku miałem benzynę. Rozwaliłem jeden z nich na jego twarzy i podpaliłem zapałkę. Wpierdol tymczasem nie próżnował. Wyszedł na chwilę, a za minutę wrócił z 2 skurwielami w garści. Jego słów nie zapomnę nigdy. Wiesz co powiedział? Trzymaj. To dla ciebie. Prezent. Sorry bracie, ale pozostałych 3 zabiłem. Celowałem po nogach, ale wiesz jak to jest. Kurwa.
Brzmiało to tak nieprawdopodobnie. Wyszedłem na zewnątrz. Ciała 3 17-latków leżały podziurawione na podłodze. Wszystko było we krwi. Przyjrzałem się lepiej i wtedy zobaczyłem, że jeden z nich miał prawie odstrzeloną... Trzymała się tylko na strzępku skóry. Roześmiałem się. Kurwa, jaki ja byłem szczęśliwy. Obrzucałem ich ciała kondomami z benzyną i podpaliłem ścierwo. Wróciłem do Krzyśka, położyłem mu rękę na ramieniu i powiedziałem, że to już koniec. Żeby wziął tyle pieniędzy, ile jest możliwe i spierdalał do Brazylii albo gdzieś, gdzie za chuja nikt go nie znajdzie. Chciał poczekać na mnie, ale ja miałem inne plany. Pożegnaliśmy się na tyle czule, jak to może zrobić dwóch morderców i wtedy ostatni raz widziałem wpierdola. Wyszedł z domu i zniknął w ciemnościach. Spojrzałem po dwóch pozostałych przy życiu gówniarzach. Wziąłem jednego i przywiązałem go do szafy. Wrzuciłem mu granat do spodni i wyszedłem na zewnątrz, zostawiając chłopaka drugiego ze zmiażdżonymi nogami, aby popatrzył sobie, jak granat rozrywa ciało jego kumpla. Po 10 sekundach usłyszałem huk wybuchu. Wróciłem do pokoju. Wszystko było rozpierdolone w drobny mak. Szczątki chłopaka były wszędzie. Poczułem, że stoję na czymś miękkim. To jego była ręka. Drugi chłopak podziurawiony odłamkami jakimś cudem żył jeszcze. Mogłem skrócić jego cierpienia strzałem w głowę, ale zamiast tego strzeliłem mu prosto w krocze. Wyszedłem przed dom, wsłuchując się w jego wrzaski bólu i wrzuciłem do środka resztę granatów. Wybuch zlał się w jedno razem z syrenami samochodów policyjnych, które wjeżdżały na podwórko przed domem. Nie miałem zamiaru spierdalać. Siadłem na schodach i paląc papierosa czekałem, aż któryś z waszych zakuje mnie w kajdanki. Marta Grzywacz, wiadomości. Trwa śledztwo w sprawie handlarza narkotyków z liceum WZ. Jak podał komendant główny policji w Katowicach, pojmano już podejrzanych o handel narkotykami, sutenerstwo i inne objawy bandytyzmu. Roberta B. alias Pielucha, Marka M. alias Paker oraz Ryszarda K. alias Amfa. Trwają jeszcze poszukiwania Krzysztofa M. alias Wpierdol. Z ostatniej chwili główny podejrzany Paweł N. został znaleziony martwy dziś rano w swojej celi aresztu WZ. Odebrał sobie życie wieszając się przy pomocy sznurówek. Pozostałe wiadomości. Michael Jackson.